Cześć, witajcie w kolejnej lekcji rozdziału niwelacja. W tej lekcji nauczymy się odczytywać z łaty niwelacyjnej. Zacznijmy od tego jak jest zbudowana łata niwelacyjna. Jest to przyrząd kodezyjny stosowany w niwelacji właśnie do pomiaru wysokości punktów w terenie. Łaty wykonywane są najczęściej z profili aluminiowych wysuwanych teleskopowo złożonych z odcinków jednometrowych. Łaty są wyposażone w uchwyty i libele sferyczne umożliwiające dokładne pionowanie łaty w czasie pomiaru. Libera sferyczna jest bardzo podobna do zwykłej poziomicy. Ma ona pewien powietrza i jeżeli on znajduje się wewnątrz narysowanego okręgu na podziałce, wtedy wskazuje dokładnie położenie pionowe. Na Łacie znajduje się wyraźna, łatwa do odczytania podziałka. Zwykle wyrażana jest w centymetrach i milimetrach. Służy ona m.in. do pomiaru wysokości instrumentów w terenie. Oprócz tego mamy drugą podziałkę, która pozwala na precyzyjne odczytywanie wysokości przez obserwatora i jest złożona z takich literek E na przemiennych oraz pewne oznaczenie liczbowe. Typowe łaty mają długość od 2 do 5 metrów, chociaż już też są dłuższe nawet do 7 metrów w zależności od potrzeb i rodzaju pracy. Co do koloru, często one posiadają kontrastujące ze sobą kolory, najczęściej czarne i czerwone na białym tle. Na zmianę oznaczamy metr pierwszy kolorem czarnym, kolejny metr kolorem czerwonym, następny metr kolorem czarnym itd. Nie bez powodu są te kolory, ponieważ one zwiększają widoczność i ułatwiają odczyt ład oddalonych od instrumentu. Dokonując odczytu złoty, należy mieć na uwadze, że odczyt powinien składać się zawsze z czterech cyfr, gdzie pierwsza cyfra oznacza zawsze wartość metrów, druga cyfra definiuje decymetry. Trzecia cyfra oznacza centymetry. Zaś czwarta cyfra jest szacowana przez obserwatora. Określa wartość milimetrów. No i spróbujmy sobie wykonać tutaj odczyt z łaty. Pierwszą i drugą cyfrę będziemy określać na podstawie zapisu na łacie. Mamy 2,3 to znaczy, że wysokość wynosi 2 metry i 3 decymetry. Trzecią cyfrę już odczytujemy z łaty, Wyraża ona wartość centymetrów. Od końcówki literki E do początku literki E mamy 5 cm. Każde kolejne załamanie literki E to jest kolejne 1 cm. Czyli licząc od początku mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i szacujemy ostatnią wartość w milimetrach. No tutaj jest w połowie, czyli załóżmy, że to jest 5 mm. Czyli podsumowując, odczyt ze zdjęcia wynosi 2, 3, 7, 5. I tutaj warto pamiętać, że jest to wartość niemianowana, no a domyślnie jest to wartość nasza w milimetrach. A więc mamy ćwiczenie pierwsze. Mamy wykonać odczyt z łaty z następującego rysunku. Mamy tutaj na łacie napisaną dziesiątkę. Wiemy, że to jest 1 metr i 0 decymetrów. Potem kolejne mamy 5, 6, 7, 8, ponad 8, czyli będzie 1,08. No i ostatnią wartość szacujemy. Znajduje się ona nieco dalej od liczby 8, więc tutaj będzie około 2-3 mm. Więc wykonując odczyt, zapiszemy w dzienniku wartość 1,083. Na kolejnym rysunku mamy już tutaj wartość 1 i 3. Wiemy, że początek literki E definiuje nam 5 cm, więc to będzie nieco ponad 5 cm. Ostatnią wartość szacujemy, jest to około 2 mm, więc cały odczyt będzie wynosił 1,352. Na kolejnym rysunku mamy wykonać odczyt, który znajduje się na czarnym kolorze naszej łaty. Czarny kolor określa, że mamy do czynienia z pierwszym, czyli nieparzystymi metrami, a dokładniej 9 decymetrów. Środkowo kreska umieszczona jest, licząc kolejno 1, 2, zaraz na końcu 2 cm. Czyli wykonując odczyt, możemy zapisać, że wynosi 0,9,29. Na kolejnym rysunku mamy do czynienia z kolorem czerwonym. No i jak tutaj widać, odczytywany jest trzeci metr, a dokładniej jest to 2 metry 8 decymetrów. Początek literki E definiuje nam 5 cm, natomiast widać mamy jedną wartość do góry, więc to będzie 6 cm. No a tutaj krawędź literki E idealnie nam się zakrywa z środkową kreską, więc odczyt będzie wynosić równo 2860. Na kolejnym rysunku... Również mamy do czynienia z kolorem czerwonym, i również jest to wartość trzeciego metra. I jak widać, mamy tutaj zapisaną wartość 2,3, co oznacza, że jest to 2 m i 3 decymetry. Ale widzimy, że kreska środkowa nie znajduje się ponad końcem literki E, więc jeszcze będziemy mieli do czynienia z wartością 2,2. 2. Początek literki E określa nam wartość 5, później 6, 7, 8, 9. No i ostatnią wartość oszacowujemy. Ja bym obstawiał jakoś szóstkę albo 7, więc zapisując odczyt wyniesie mi 22,96. Na kolejnym obrazku widzimy, że tutaj mamy do czynienia z liczbą 24 bądź 25, ale nasza kreska środkowa znajduje się poniżej końcowej krawędzi litery E, więc mamy do czynienia z liczbą 24. Kolejno odczytujemy na łacie. Tutaj mamy piątkę, szóstkę, czyli mamy tutaj szóstkę. I tutaj szacujemy, ja bym obstawiał jakąś ósemkę, czyli odczyt wynosi u nas 24,68. W niwelacji bardzo często wykonujemy odczyty na łacie w celu właśnie pomiaru wysokości w terenie.